Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie słuchawek muzycznych, czyli rozpakowanie głównie dla fanów słuchawek właśnie tego typu oraz dla fanów niejakiego Curtisa Jacksona, znanego lepiej całemu światu jako 50 Cent. Dokładnie, niedawno pan 50 Cent wypuścił swoje słuchawki, a raczej firmuje swoim nazwiskiem słuchawki SMS Audio. Tutaj mamy model On-Ear Wired, czyli model nauszny na kablu. Mamy też wersje bezprzewodowe tych słuchawek, jest ich kilka rodzajów. Te tutaj kosztują jakieś 750 zł i są to słuchawki, które konkurować mogą chociażby z takimi konstrukcjami jak Beats by Dr. Dre, czyli słuchawkami już bardzo uznanymi, popularnymi na rynku, dobrze sprzedającymi się. Jak będzie z SMS Audio? Myślę, że mają szansę im dorównać, ale oczywiście to okaże się w naszych testach. Na razie zrobimy sobie rozpakowanie. Właściwe testy będą na kanale wideotesty.pl, ale oczywiście u mnie na Facebooku znajdziecie link, tak więc zapraszam do śledzenia profilu na Facebooku, żeby niczego nie przegapić. No to zaczynamy. Na początku widzicie obrazek samych słuchawek. Wyglądają całkiem atrakcyjnie, ale je sobie zobaczymy za chwilkę już po rozpakowaniu. Tutaj mamy właśnie zdjęcie 50 Centa noszącego te słuchawki, mamy jego podpis i troszeczkę informacji. Są to słuchawki będące częścią nowej linii profesjonalnych słuchawek, takich do użytku codziennego, do wyjścia na ulicę i tak dalej. Jest to połączenie dobrego stylu, wysokiej jakości materiałów i trwałości. Mamy też na dole zawartość zestawu, za chwilkę sobie to zobaczymy sami. Mamy też, moi drodzy, opis. Opis takich podstawowych części tych słuchawek, czyli 40 mm przetworniki, wzmocnione basy, zwijana konstrukcja, nauszniki obite skórą oraz taka funkcja pasywna redukcja hałasów. Jak to działa, zobaczymy w praktyce, natomiast chodzi o to, żebyśmy mogli odciąć się od całego świata zewnętrznego, kiedy słuchamy sobie muzyki w tych właśnie słuchaweczkach. Nie ma tutaj, moi drodzy, nic o paśmie przenoszenia, impedancji i tak dalej, no ale producenci lepszych sprzętów nie udostępniają tego, ale wiemy z góry, że w takich sprzętach na pewno te parametry są bardzo, bardzo wyśrubowane. No dobrze, pora zdjąć ten kartonik zewnętrzny i pod nim, zobaczcie, znajduje się drugi kartonik, mamy takie drzwiczki, tutaj ponownie wita nas 50 Cent na innym obrazku. Już widzicie, same słuchaweczki wykulały się. Zobaczcie, taki niewielki zasobniczek, bardzo ładnie wyglądający. Troszeczkę przypomina piłkę do rugby amerykańską. No cóż, słuchawki są w takim razie naprawdę małe, skoro się tu zmieściły. Ale zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Tutaj mamy zapewne instrukcje. Dokładnie. Zobaczcie, takie sztywne strony ze zdjęciami, z opisami tych słuchawek, całej linii. SMS Audio, są także słuchawki douszne, bardzo ładnie wykonane. Natomiast tutaj mamy też taką broszurę połączoną z instrukcją. O właśnie. I tu jeszcze mamy naklejki. W zestawie jest także taka ściereczka do utrzymywania słuchawek w czystości. To by było na tyle, jeśli chodzi o zawartość kartonika. Już sobie go odkładamy i zajrzymy do samych słuchawek. Ok, więc otwieramy pudełko. I proszę bardzo, słuchawki są naprawdę niewielkie, kompaktowe. Tutaj mamy także kabel w kolorze niebieskim. No i moi drodzy, zobaczcie, słuchawki fajnie się zwijają. Tak, żeby zabrać je w podróż, rozkładają się bez problemu, no i są naprawdę niewielkie. Po kolei, na górze mamy logo producenta SMS Audio. Pałąk jest to prawda z plastiku, ale wygląda na bardzo solidny. Słuchawki, zobaczcie, bez problemu się rozciągają. Dół pałąku mamy pokryty miękką poduszeczką, obitą skórą i taki niebieski szef na tym. Regulacja. Regulacja, jak widzicie, jest na stalowej prowadnicy. Wygląda na dość solidną. Jeśli je sobie rozszerzymy maksymalnie, to powinny dopasować się do każdego użytkownika.
Jak widzicie, zastosowano tutaj umiarkowane ilości błyszczącego plastiku. Większość elementów jest matowa, sam pałąk też. Dlatego nie będzie problemu z utrzymaniem tych słuchawek w czystości. Jest to bardzo fajnie wyważone. Tutaj mamy wypukłe logo SMS Audio i matowy plastik wysokiej jakości. Są to słuchawki nauszne, tak więc te przestrzenie nie są duże, ponieważ będą spoczywać te nauszniki na naszych uszach, a nauszniki są bardzo miękkie. Zobaczcie, miękka gąbeczka, obszyta także skórą. W środku mamy kolor niebieski. Tutaj jest miejsce na podłączenie kabelka. Bardzo fajnie, że możemy go sobie odczepić. Czasami oczywiście może się taka opcja przydać. Szczególnie przy transporcie, żeby kabel gdzieś tam się nie zaplątał. Dobrze, wyjmujemy kabel. Mamy jedną wtyczkę, która idzie do słuchawek, pozłacaną oczywiście, a druga może iść do komputera PC, do smartfona, dowolnego urządzenia. Na kablu mamy także mikrofon i przycisk do odbierania rozmów telefonicznych. Są to słuchawki głównie przeznaczone do chodzenia z nimi wszędzie, też na ulicę. Możemy podłączyć do telefonu i odbierać przy ich pomocy rozmowy telefoniczne oraz je zakończać. Bardzo fajna opcja. Słuchawki są na pierwszy rzut oka świetnie wykonane, są naprawdę lekkie. Do recenzji podam Wam dokładną wagę i oczywiście tam będą wszystkie wrażenia z użytkowania tych słuchawek kosztujących około 750 zł. Jednak no, jak na pierwszy rzut oka, powiem Wam, że tą jakość jednak już widać i czuć. Jeśli pod względem dźwięku będzie równie rewelacyjnie, to naprawdę będzie ciekawy produkt. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!